Artur mówił, że jak ktoś jest trochę młodszy, trochę szybszy, to ty sobie nie radzisz. Ale ja nie jestem młodszy. I mówił, że jak twój rywal jest młodszy i szybszy, to i się gubisz. Aha. Mariusz Wach z nami po kolejnej konferencji prasowej przed walką z Arturem Szpilką. Powiedz, kotka wręczyłeś dzisiaj Arturowi. Ostatnio mówiłeś, że już nie chciałeś za dużo mówić, żeby on się nie zagotował. Chciałeś go troszkę podgotować tym kotkiem? Myślałem, że to będzie inna scenografia tak, tego wszystkiego. Myślałem, że będzie jakiś stolik. Ten kotek miał być od samego początku na tym stoliku, ale gdzieś tam go widziałem, że nie ma stolika, to go położyłem obok, później zapomniałem, tak, ale... Nie uzgodniłeś tego z organizatorami? Tak, nie, to było to naprawdę na spontanie, gdzieś tam wczoraj sobie trenowałem pomiędzy, sparowałem, tak, pomiędzy tym wszystkim, jeszcze analizowałem poprzednią konferencję, nasłuchałem się tyle o tym kotku, że tak mówię, kurczę, to trzeba mu tego kotka sprawić, tak, wiesz. I to wiesz, miałem przyjechać, miał być stół, miałem tego kotka postawić, ale widzisz, nic nie było czegoś takiego. Postawiłem obok i o nim zapomniałem. Okay, a to nie było przypadkiem coś takiego, że chciałeś Arturowi pokazać, że on wcale nie jest tygrysem, tylko tym małym kotkiem? No właśnie to też tak też chciałem, tak, ale to myślałem, że to inaczej to będzie wszystko, tak, bo bym włączał to moje uczenie od czasu do czasu, wiesz. Czyli chciałeś go tutaj trochę podirytować, co? Tak. Nie ukrywam, chciałem go troszkę wyprowadzić do równowagi, ale wyszło jak wyszło. Wyszło jak zawsze. Dobra, powiedz o tych sparingach, bo rozpocząłeś sparingi i tak, mówisz, że masz trzech zagranicznych, kilku Polaków. Trener Piotr Wilczewski mówił, że być może nawet około 10 tych sparing partnerów będzie. Faktycznie gdzieś ta liczba będzie sięgała 10? Ogólnie tak, bo w tamtym tygodniu miałem trzech takich z polskich chłopaków. Teraz mam dwóch zagranicznych, jednego z polskiego. W przyszłym tygodniu kolejnych dwóch dojeżdża, że ogólnie będzie około 10 się zbierze. I to też nie mam jest dwóch wadze ciężkie, tak, a reszta będą bardziej takie lotniejsi zawodnicy, gdzie będziemy się nadrabiać szybkością, tak. No i właśnie, jak sobie z nimi radzisz, bo tutaj Artur mówił, że jak ktoś jest trochę młodszy, trochę szybszy, to ty sobie nie radzisz. Ale ja nie jestem młodszy. I mówił, że jak twój rywal jest młodszy i szybszy, to i się gubisz. Aha. A nie słyszałem tego nawet, ale dobrze. Wiesz co, nie no, muszę sobie radzić, tak, bo jakbym nie radził sobie, to bym dostawał w pierdziel na tych sparingach, więc gdzieś muszę nadrabiać tą szybkość w stosunku do tych młodszych i szybszych ode mnie zawodników. To samo z siebie tak wychodzi na tych sparingach, że gdzieś tam tej ciosy muszę unikać, gdzieś tam rotacje uniki i szybkie swoje ciosy zadawać, żeby ich trafić, tak, to ma na celu te sparingi. Artur Szpilka ma w narożniku Andrzeja Gmitruka, twojego byłego trenera, a z kolei ty się przygotowujesz między innymi z Karolem Dacostą, który jakiś czas temu jeszcze współpracował z Arturem Szpilką. Jakieś kulisy, sekrety Artura ci jest w stanie zdradzić? Nie ma, to już mówiłem wcześniej, że tak, Andrzej Gmitruk był moim trenerem, znam je bardzo dobrze. Tak jak większość moich sympatyków, moich hejterów i którzy mnie nie lubią, tak, znają mnie od stóp do głów, tak, wiedzą, że jestem drewniakiem, sztywne nogi i tyle, tak, to już nic, wiesz, nic, Andrzej Gmitruk nic nie odkryje tym, tak, nic mu innego nie powie, tak. Drewniak na sztywnych nogach wystarczy na Szpilkę? Wiesz co, wystarczył na dużo zawodników, tak. Wiadomo, że to nie liczy się muskuły, nie liczą się nogi, muskulatura, tak, ale coś innego też się liczy, tak. To ten charakter, ten dążenie do celu, to też jest bardzo ważne w tych pojedynkach. No i głowa, tak. Głowa jest jednym takim z ważniejszych, myślę, elementów całej tej układanki. Wiadomo, bo to boks to nie tylko są ciosy, tak, to są konferencje jak dzisiaj, to są treningi, żeby to wszystko, wiesz, to musi wszystko się zgrać na ten 10 listopada, żeby wyjść do tego ringu
ja mam mnóstwo wad, tak, o których oni wiedzą, tak, ale ja muszę te wady nadrabiać swoimi atutami, tak, żeby później w tym ringu, wyjść zwycięsko po prostu. Jeszcze zapytam cię, Karol Da Costa wrzucił taki mały vlog z waszych przygotowań jeszcze w górach. Tam wchodzisz na wagę, w jednym z pierwszych dni przygotowań było 136 czy 7. No kurczę, to już było po ciężkich treningach. Kilogramów. Powiedz, jak jest teraz? Wiesz co? Jeśli to nie tajemnica oczywiście. Zgubiłem wagę, tak? Wypieprzyłem tą wagę, bo... Nie, żartuję. Waga to najmniej, nie waży się, tak? Naprawdę? Naprawdę. Nie wiem, ile ważę, ale wiesz, powiem ci w tajemnicy, że będę chciał ważyć 120 kg. Tak? 120, 119. Fajnie, jak będzie 119, 119 coś, 119, 800, 700, tak? To będę się już fajnie psychicznie czuł. Jeśli tylko wrócę do tego pytania. Karol Da Costa, zdradza ci jakieś tajemnice Artura Szpilki? Nie rozmawiam. Ja go, Artura też znam, wiesz, od podszewki, tak, wszystko wiem o nim. Wie, jakie ma te mocne atuty, słabe atuty. Wiadomo, teraz w tych wywiadach można opowiadać wszystko, tak, o kondycjach, o ćwiczeniach, o bieganiu maratonów, tak. Ale później naprawdę, uwierzcie mi, to wychodzi się do ringu. Jest takie zderzenie z rzeczywistością, tak? Tak samo o tych sparring partnerach, tak? O Ustinowie, o tym wszystkim. Jeździłem z nimi na sparingi, widziałem, jak oni sparują, jak schodzą z pochyloną głową, wiesz, gdzieś tam ściągają ich z tych ringów. To wszystko przerabiałem, wszystko wiem. Wiem, jak to bije mocno, wiem, jak to jest szybki. Damn.